kochani, matka. Tak naprawdę matka jest dla dziecka tak naprawdę od samego początku tym, co dziecko jako jedyne zna. Ponieważ dziecko przychodzi do łona, tak jako ta dusza nasza wstępuje i słyszy bicie matki, wszystkie emocje matki odczuwa. Czyli matka jest dla nas wręcz jak powietrze. Matka jest dla nas jak uodosobnienie Boga tutaj na ziemi. I w dniu dzisiejszym chciałam z wami porozmawiać na temat tych wszystkich bolączek, które my do mamy nosimy, tych wszystkich żalów, uraz, ale również i drugiej strony medalu, kiedy to my, kochani, stawiamy naszą mamę na pomniku, budujemy jej taki piękny pomnik, jaka mama była wspaniała, i wypieramy siebie, wypieramy wszystkie emocje, które podświadomie czuliśmy do mamy, a my mieliśmy prawo czuć do mamy naprawdę wszystko, wszystko mieliśmy prawo czuć, odrzucenie, mieliśmy prawo czuć smutek, ból, żal, strach. I te wszystkie uczucia, które w nas były od dziecka, mieliśmy prawo czuć. I ja przychodzę tutaj przypomnieć Ci o tym, że jesteś właściwy. I wszystko, co w życiu czułeś, i wszystko, co w życiu będziesz czuł, i wszystko, co do Ciebie w tej chwili przychodzi, jest dla Ciebie święte. To tworzy w pewien sposób Ciebie. Ja nie przychodzę tutaj dzisiaj, żeby powiedzieć Wam, że mamy to były takie i żeby mamy oceniać. Wręcz powiem przeciwnie. Ja właśnie dzisiaj przychodzę, żeby Wam powiedzieć o tym, że mama, którą masz, jest najlepszą matką, jaką kiedykolwiek mogłeś mieć. Ja mówię to z pełną premedytacją, chociaż niektórzy z Was mogą teraz się oburzyć. Niektórzy z Was mogą teraz powiedzieć: tak mówisz, bo jesteś mądra, bo moja mama to nie była taka. Bo moja mama to jest taka, taka, taka i taka. I ja, kochani, wiem o tym, że tak myślicie. Wiem o tym, że tak czujecie, dlatego że wysyłacie mi wiadomości. Wiem o tym, że wielu z Was tak czuje, czuje taką wewnętrzną krzywdę, że nie dostaliśmy od mamy tego, czego chcieliśmy i tak naprawdę nosimy to w sobie aż niejednokrotnie do śmierci, nie mając tego wybaczenia i nosząc w sobie tą wielką urazę i ten wielki ból. Ja jednak przychodzę Ci powiedzieć, że cały ten proces życia, cały proces przebudzenia, cały proces kochania siebie rozchodzi się o to, aby swoją matkę i swojego ojca zrozumieć, rozpoznać w sobie samym i ukochać do głębi. I to, kochani, naprawdę jest możliwe. I z mojego doświadczenia wygląda na to, że to jest jedyna droga do swojego ładu wewnętrznego, do swojego spokoju, ale i też do pojednania w rodzinie. Bo to bardzo przemienia życie własne i życie naszej rodziny, kiedy my tak naprawdę pozbieramy te nasze cząstki. Bo powiesz mi, ja nie jestem jak moja matka, bo moja matka to była taka, 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 taka. A ja chcę każdemu z Was powiedzieć, jesteś w 100% jak Twoja matka. Jesteś w 100% jak Twój ojciec. Jesteś, składasz się w 100% z mamy, w 100% z taty, ale Ty jako wolna istota masz całkowite prawo przejawiać się w swojej prawdzie. Natomiast dopóki Ty swoje kawałki duszy porozrywałeś, bo powiedziałeś to, to mi się nie podoba. To należało do mamy, nie do mnie, wyrywam to. To nie jest moje. I porozrywałeś siebie, te wszystkie cząstki duszy, że nie będę jak mama, nie będę jak tata, to jesteś dlatego niekompletny. Dlatego masz odczucie pustki, dlatego masz odczucie nieszczęścia, dlatego masz uczucie żalu, bólu. A ja przychodzę, żeby Was, kochani, w pewien sposób od tego uwolnić, jakby to powiedzieć, zbawić nawet, dlatego że my tych uczuć wszystkich nie potrzebujemy. Nasze mamy są najlepszymi mamami, jakimi możemy mieć. Naprawdę, czy w to wierzymy, czy nie, czy chcemy to zaakceptować, czy nie, my swoje mamy wybraliśmy tutaj, bo my chcieliśmy takiego dzieciństwa doświadczyć. Chcieliśmy doświadczyć tej mamy, chcieliśmy doświadczyć tej rodziny i rzeczywiście, mimo że niektórzy mówią: wow, ja miałem taką cudowną rodzinę, w mojej rodzinie wszystko było idealnie, później proces przebudzenia odkrywa jednak to i owo. Inni ludzie przychodzą i mówią: moje dzieciństwo było tragiczne, nic nie było dobre. To tak naprawdę, kochani, później się okazuje, że wcale tak źle nie było, bo tak naprawdę nic nie jest takim, jakim my myślimy, że jest. Nam jest łatwo oceniać ludzi, jak kochali, jak nie kochali, co nam dali, czego nam nie dali. Nasze mamy kochały nas najbardziej, jak potrafiły. Najbardziej, jak je nauczono. Bo myślimy sobie czasami: mama mnie nie kochała, mama nie mówiła: kocham cię, mama mnie nie przytulała, mama była zimna, mama była jakaś nie do końca właściwa. To powiem Wam, kochani, w taki sposób: a jak Twoja mama miała Ciebie inaczej kochać, kiedy jej dzieciństwo było takie, jakie było? Kiedy ją we własnym domu w taki sposób nauczono miłości, ona nie mogła Ci tego w inny sposób przekazać, niż sama była tego nauczona. Nie mogła Ci tego w inny sposób przekazać, niż sama tym nasiągła w okresie swojego dzieciństwa, niż sama przyjęła ze swojego rodu. I zrozumienie tego tak naprawdę też powoduje, że my zaczynamy siebie rozumieć więcej. Bo dopóki my mamy takie klapki na oczach i mówimy: bo moja mama to była,
to my nawet tego, kochani, nie potrafimy zobaczyć, że my dokładnie tak samo postępujemy z naszymi dziećmi, jak postępowali z naszymi dziećmi mama i tato. I teraz, kiedy my zaczynamy z siebie te warstwy ściągać, te warstwy niezrozumienia, żalu, bólu, smutku, winy, wstydu, to tak naprawdę, kochani, rzeczywiście nagle się okazuje, że my zaczynamy widzieć w sobie, i wiecie, co się okazuje? Że to, co myśmy kiedyś uważali za jakieś niedociągnięcia, czy jakieś przywary, nagle okazuje się takim wielkim pięknem. Nagle się okazuje, że ja mogę siebie kochać bardziej. Mamę zaczynam kochać całym sercem. Tatę zaczynam kochać całym sercem. I nawet jeżeli myślisz, że twoja rodzina była idealna, albo jeżeli myślisz, że była tragiczna, to powiem ci tak, to nie ma w ogóle znaczenia, co ty myślisz. Bo wszystko było właściwe tak, jakie jest. Twoje życie do tej pory, tak jak się wydarzyło, jest rzeczywiście właściwe w każdym najlepszym zakamarku. Po prostu nie mogłeś mieć innego życia. Ty takie życie potrzebowałeś mieć, żeby znaleźć się dzisiaj tu, gdzie jesteś. I przychodzę, żeby oddać hołd wszystkim naszym mamom. W podzięce, że jesteśmy. W podzięce za to, że możemy być tutaj, kochani, i się przejawiać. Chwileczkę, bo coś mi się tutaj z muzyczką stało. Już włączamy znowu. Minutkę. I przychodzę, żeby oddać hołd wszystkim naszym mamom. Właśnie, jeszcze raz to powtórzę. Podziękować za to, że jesteśmy. Dziękuję Ci, mamo, z całego serca, że jestem tu na świecie. Że mogę doświadczać mojego ciała, że mogę doświadczać wszystkiego, czego doświadczam. I również dziękuję za to, że mogłam doświadczyć w życiu wszystkich trudności, które doświadczyłam, które też częściowo odziedziczyłam po mamie, po moich przodkach, bo dzięki temu cała ta historia mojego rogu, dzięki temu całe moje życie nabiera zupełnie innego wyrazu, bo ja czuję, że mam korzenie, bo ja czuję, że za mną stoi cały mój ród, bo ja czuję, że nie jestem sobie jakąś oderwaną jednostką na tym świecie, a czuję, że jestem tak naprawdę kochani wszystkim, co dotyczy mojej rodziny. Jestem moją mamą, jestem moim tatą, jestem moim rodzeństwem, jestem całym moim rodem i każdy z nas, kochani, jest, a ostatecznie można powiedzieć, że ja po prostu tylko jestem. Jestem tym wszystkim, a jednocześnie nie jestem. Kiedy to wszystko rozpuści się w nas, kochani, my odkrywamy, że my jesteśmy naprawdę całkowicie miłością. I dziękuję, kochani. I powiem Wam, że wielokrotnie ja również w swoim życiu byłam bardzo zbuntowana. Ja nie zawsze miałam w życiu najłatwiejsze kontakty z mamą. I rzeczywiście ta droga ukochania mamy u wielu z nas jest różna. I u wielu z nas jest wyboista. Ale chcę Wam powiedzieć jedną rzecz, że kiedy my spojrzymy z perspektywy czasu i po prostu popatrzymy z miłością, jak wiele nasze mamy nam dały, to zaczynamy zupełnie inaczej, kochani, na to patrzeć. Bo zupełnie inaczej ocenia dziecko mama, zupełnie inaczej, kiedy my jesteśmy dorośli, kiedy sami nagle mamy swoje dzieci i widzimy, że jednak wychowanie dzieci nie jest takie łatwe, a łatwo było powiedzieć mamie, ty się czepiasz, ty jesteś taka, czy jesteś taka, prawda? A tutaj, kochani, rzeczywiście już jest zupełnie inaczej. I też fajnie jest, kochani, spojrzeć na to z taką miłością, że my mamy tą szansę. Są takie czasy, gdzie my rzeczywiście możemy stanąć do tego, możemy siebie uleczyć, możemy siebie zrozumieć. Bardzo często nasze mamy takiej szansy nie miały. To nie były te czasy, gdzie mamy siedziały z internetem, mogły siebie uleczyć, mogły siebie lepiej zrozumieć. A zresztą przypomnijmy sobie, nie tak całkiem daleko, bo kiedy ja wychowywałam moje pierwsze dziecko 19 lat temu, w programie telewizyjnym szedł program Superniania, który nauczał o karnych kącikach, o bardzo srogim wychowaniu, o karzącym wychowaniu. I zobaczcie, to minęło raptem 19 lat później, a my zupełnie nabraliśmy zupełnie innej świadomości i ta świadomość stale będzie się zmieniać, więc podziękujmy naprawdę wszystkim mamom za to, że jesteśmy. Podziękujmy wszystkim mamom za to, że mogliśmy wszystkiego nauczyć się tak naprawdę, czego się nauczyliśmy. I oczywiście Młodytka pisze, już myślałam, że jest okej, ale jednak boli. Ja wiem, kochani, że może nas boleć, kiedy czujemy się przez mamę odrzuceni, że może nas boleć, kiedy czujemy się, że mama mogła nam nie okazywać miłości, że może nas boleć, kiedy nie dostaliśmy wystarczająco dużo tak naprawdę słów, dużo czułości, że niejednokrotnie byliśmy po prostu fizycznie też opuszczeni, oddani komuś do wychowania. Ale kochani, naprawdę zachęcam Was tym bardziej, żebyście wyruszyli w podróż w głąb siebie, ponieważ ta podróż w głąb siebie każe Wam zanurkować do ciemnych zakamarków. Tak, każe Wam poczuć ten ból, tą pustkę, to odrzucenie. Każe Wam pokłonić się do tego wszystkiego, ale wyjdziecie stamtąd, kochani, odnowieni. To tak jakbyście wykąpali się w święconej wodzie, wyszli i zrozumieli, wow,
Wow, cudownie. Teraz już rozumiem, dlaczego mama tak robiła. Teraz już rozumiem w tym wszystkim, dlaczego tak było. Ponieważ w tym procesie my możemy, kochani, też dotykać uczuć naszych rodziców. Jesteśmy w stanie w tym procesie zobaczyć nawet ich dzieciństwo. Jesteśmy w stanie w tym procesie poznać dobrodziejstwo naszego rodu i nabieramy zupełnie innego zrozumienia dla siebie. Bo kiedy my przychodzimy na świat i nam się wydaje, że jestem ja oderwany od świata, jestem ja oderwany od wszystkiego, jestem ja kontra cały świat. Mama mnie nie kocha, tato mnie nie kocha, jestem sam sobie, zamknięty w swoim świecie, staram się to jakoś przeżyć. I tak żyjemy, staramy się przeżyć, stajemy się dorośli, potem staramy się przeżyć w małżeństwie, staramy się przeżyć w samotności, co by nas nie spotkało. Ten proces uczy nas zupełnie czegoś innego, ten proces pokazuje nam, że nigdy nie byliśmy sami. Ten proces pokazuje nam, że nigdy nie byliśmy jeden od drugiego odrębni. Ten proces pokazuje nam, że my tu jesteśmy dobrowolnie, a nikt z nas nie przyszedł tu za karę. I ten proces pokazuje nam, jak wszystko tutaj jest, kochanie, idealne na ziemi. Jak wszystko, co cię spotkało, jest idealne. Jak twoja rodzina została przez ciebie wybrana. Jak właśnie to doświadczenie spotkało ciebie, żebyś ty właśnie mógł na głębokim poziomie mogła zrozumieć swoją mamę, swojego tatę, ukochać ich i przyjąć ich do siebie jak siebie samego. I przyjąć ich i tak naprawdę ukochać ich i zrozumieć, ale to nie tak ukochać, a kocham mamę, kocham moją mamę, tylko tak kochać całym sercem, tak kochać całą duszą. Zwłaszcza, kochani, że przecież my też jesteśmy mamami. Jak wielu z was tutaj na live jest mamami. Ja też jestem mamą. I o ile łatwo jest nam oceniać mamę, jaka nasza mama była. Tak patrzymy na siebie, chcielibyśmy powiedzieć wszystkim dumnie, ja to jestem taką wspaniałą mamą, ja to jestem taka cudowna, ja to tak wspaniale spełniłam swój obowiązek, ale kiedy zaczniemy się nad tym głęboko zastanawiać, ile kar dzieciom dawaliśmy, ile oczekiwań względem nich mieliśmy, ile razy skrzyczeliśmy dzieci, ile razy nieświadomie zupełnie, chcąc dodać im odwagi i otuchy, odcięliśmy im skrzydła. I kiedy my nagle na to spojrzymy i pomyślimy o tym z czułością, że rzeczywiście wychowanie dziecka to jest wielka odpowiedzialność, ale to jest przede wszystkim też wielka odpowiedzialność, żeby siebie pokochać. Bo zanim ty siebie nie pokochasz, to nawet jakbyś bardzo nie myślał, to nie potrafisz jeszcze kochać innych ludzi tak prawdziwie, tak pełnie i tak bezwarunkowo. Także kochani, tutaj rzeczywiście zachęcam do tego, żeby poznać swoją mamę, po to, żebyś mógł siebie, mogła siebie poznać jako mamę. Żebyśmy mogli poznać siebie, jak my się względem naszych dzieci zachowujemy i żebyśmy mogli, kochani, to skorygować, bo idziemy do nowego świata. Idziemy do świata, w którym wszyscy będziemy przejawiali miłość bezwarunkową. Ja całkowicie w to wierzę. I ja wierzę, że ta przemiana dokonuje się między innymi tutaj. Nie tylko tutaj, bo takich pięknych miejsc jest na całym świecie i w samej Polsce też wiele, gdzie wiele osób też was prowadzi, kochani, do tego, żeby siebie lepiej poznać. Ale wierzę w to, że tu dokonuje się, kochani, w ogóle zmiana ludzkości, to co my robimy. Taka rewolucja w ogóle w postrzeganiu świata, rewolucja w postrzeganiu siebie nawzajem, rewolucja w postrzeganiu własnych emocji, rewolucja w tym, jak my zaczynamy, kochani, przejawiać miłość do naszych bliskich. I teraz, czy moje życie się zmieniło i mój dom się zmienił? Bardzo się zmienił. Ja jestem zdecydowanie inną mamą. Trzeba by tutaj kiedyś moje dzieci poprosić, żeby na live przyszły. Już je wielokrotnie namawiałam, ale one się śmieją, mówią, że jeszcze im odwagi na to brakuje. Myślę, że taki moment przyjdzie. Moje życie na pewno dużo się zmieniło. I to życie zmieniło się w takim stopniu, że naprawdę w domu panuje po prostu błogość, szczęście, wzajemny szacunek. Wszyscy się nawzajem kochamy, ale każdy jednocześnie w tym jest wolny. I powiem wam, kochani, że taką wolność też dała mi mama. Także to, co ja kiedyś uważałam, że nie dostaliśmy wystarczająco dużo opieki, że nie byliśmy w jakiś sposób zaopiekowani, to z perspektywy czasu patrzę na to z miłością, z wdzięcznością, mówię, wow, ale rodzice dali nam dużo wolności. Rzeczywiście mogłam się rozwinąć, mogłam się odkryć, mogłam zobaczyć tak naprawdę, co w życiu mnie interesuje. Mogłam mieć przyjaciół, jakich chciałam, mogłam ich zapraszać do domu, mogłam wychodzić, mogłam być sobą. Czasami, kochani, nie jest coś tak, jak my byśmy chcieli, żeby było. Mało tego, przebudzenie mnie nauczyło, że nic nie jest takim, jak my myśleliśmy, że jest. Jak my zaczynamy te warstwy odklejać, jak zaczynamy im się tak przyglądać, ale wiecie, z miłością, nie z oceną, tylko z miłością. Aha, ale co mi to mówi? Gdzie ja mam ten kawałek w sobie? W jaki sposób ja mogę na to spojrzeć? Czego mnie to nauczyło? Co mi o mnie powiedziało? Co dalej chcę nosić? Czego nie chcę dalej nosić tak naprawdę? To rzeczywiście, kochani, zaczynamy odkrywać zupełnie inny poziom miłości w sobie. Poziom miłości, który jest bezwarunkowy. Poziom miłości, który nie powie dziecku, ja ciebie kocham, ale ty musisz iść na studia. Albo nie powie dziecku, dostałeś trójkę, to słabo, bo powinieneś mieć piątkę, tylko powie dziecku, kocham cię zawsze. Który powie dziecku, kocham cię bezwzględnie, bez względu na to, jaką decyzję w życiu podejmiesz, co ze swoim życiem zrobisz, jak się będziesz uczył i tak zawsze będę cię kochać. Bo my, kochani, do takiej miłości jesteśmy stworzeni i my możemy taką miłość sobie przejawiać. I zachęcam was, żeby zacząć, kochani, od tego,
aby taki rodzaj miłości przekazać, szczególnie dzisiaj, w tym szczególnym dniu swoim mamom. Ponieważ nasze mamy zasłużyły na to, kochani, naprawdę całym sercem przyniosły nas na świat i rzeczywiście, kochani, jeżeli spojrzymy sobie też na to, bo my mamy różną pretensję do mamy. Niektórzy z nas mamy taką pretensję, bo ja miałem być chłopcem. Rodzice nigdy mnie nie akceptowali. Inni powiedzą, bo ja przyszłam nie w porę i moja mama w ogóle nie chciała mnie urodzić i całe życie miała pretensje, bo nie chciała mnie urodzić. Inni powiedzą, bo ja w ogóle miałam się nie narodzić. Była nawet już operacja tak naprawdę planowana i żyjemy z tym bólem i z tą zadrą przez całe życie. A ja przychodzę dzisiaj, żeby ci powiedzieć, to pomyśl sobie, jak wielką odwagę miała twoja mama, że wbrew temu, że wiedziała, że jej życie się zmieni bezpowrotnie, ona jednak zdecydowała się na to, żeby cię urodzić. Jak wielką miłość miała do ciebie i nadal ma, skoro postanowiła swoje życie tak drastycznie zmienić, że postanowiła ciebie urodzić. Nie patrzmy, kochani, przez pryzmat urazy. Patrzmy na to, na fakty, które się przejawiają. Zobacz na to, tak naprawdę, co byłoby w twoim życiu, gdybyś ty miał taką decyzję podjąć. Czy ta decyzja byłaby dla ciebie taka oczywista? Bo my oczywiście chcielibyśmy. Chcielibyśmy urodzić się w idealnym świecie. Chcielibyśmy się urodzić, gdzie każdy każdego darzy miłością bezwarunkową, gdzie każde dziecko sprzyjada z otwartymi ramionami, gdzie każde dziecko jest dzieckiem miłości, gdzie wszystko jest cudowne, każdy rodzi się w pełnej obfitości. I to nastąpi. Ale to nastąpi dzięki nam. To nastąpi dzięki nam, kiedy my, kochani, ten świat wypracujemy. Natomiast już trwają wieki, kiedy my staramy się po prostu być coraz lepszym człowiekiem, kochać się coraz bardziej, ale na taką skalę, jak to dzieje się teraz, kochani, myślę, że jeszcze nigdy nie miało to miejsca. Tak kiedyś się to wydarzy. Na razie, kochani, mamy na świecie wszystko. Mamy na świecie miłość i brak miłości w związkach. Mamy na świecie miłość i przywiązanie. Nie każde nasze rodziny, nie zawsze mama i tato się kochali, dobrze wiemy o tym. Czasami żyli ze sobą jako obcy ludzie i takie wzorce my też nosimy. Ale nie przyszliśmy, kochani, na tą ziemię nikogo oceniać, my przyszliśmy na tą ziemię wszystkich ukochać. Nikogo nie oszczędzamy, wszystkich kochamy, a zaczynamy, kochani, naprawdę od kochania swojej mamy i swojego taty w podzięce, że przyszliśmy na świat. Dla dziecka, jakbyśmy nie chcieli na to spojrzeć, chcę wam to unaocznić, dla dziecka figura mamy i taty to jest właściwie, kochani, to jest naprawdę, to jest tak dla dziecka jak Bóg, bo dziecko przychodzi na świat i ono zna tylko to, ono zna tylko emocje mamy i emocje taty, bo z nimi jest od początku, od poczęcia i z tymi emocjami żyje w brzuchu, z tymi emocjami się rodzi, nosi te emocje mamy i taty przez całe życie, wychowuje się później najczęściej też ze swoimi rodzicami, chociaż nie zawsze tak to wygląda i tak naprawdę, kochani, to są dla nas tak naprawdę nasze wzorce, które mają wpływ na całe nasze życie. To właśnie tak, jak my zostaliśmy wychowani przez mamę, jak my zostaliśmy wychowani przez tatę, wpływa na to, jakie budujemy relacje, jakie mamy kontakty z ludźmi, jak sobie w życiu radzimy, czy jakimi jesteśmy osobami. Ale bardzo łatwo było nam do tej pory mówić, a bo moi rodzice, więc ja mam takie życie, to już nie jest tak, kochani, ponieważ ty jesteś osobą świadomą i możesz wszystko tak naprawdę w sobie pościągać, ponieważ rodzice zrobili to najlepiej, jak potrafili. Wielu z was piszecie teraz właśnie też o tym, piszecie o tym, że wiele mam już odeszło, wiele rodziców już odeszło i że wiele rzeczy nie możecie powiedzieć. I to też utrudnia nam czasami tak naprawdę odkrywanie siebie, bo mamy takie poczucie wewnętrzne, że nie można o mamie, która odeszła, ani źle pomyśleć, ani źle powiedzieć, ani w ogóle nic nie można. I my zamykamy w sobie te emocje, które jako dziecko też nie mogliśmy powiedzieć. Cały proces, kochani, odbywa się trochę tak odkrywaniem, stawaniem w prawdzie i patrzeniem, jakie były naprawdę te uczucia dziecka. Te uczucia dziecka, kochani, one mogły być po prostu fantazją dziecko. Dziecko mogło czuć się odrzucone, kiedy mama nawet dziecka nie pomyślała, że odrzuciła. Mama mogła tak nie pomyśleć, ale dziecko miało prawo poczuć się odrzucone i my do tego stajemy. I tak naprawdę, jeżeli ty chcesz znaleźć prawdziwą więź z mamą, jeżeli chcesz znaleźć prawdziwą więź z sobą, jeżeli chcesz znaleźć prawdziwą więź z twoim dzieckiem, to trzeba naprawdę wszystkie te pomniki już zburzyć. Zarówno swój pomnik, pomnik mamy, pomnik taty i stanąć w prawdzie, że my wszyscy jesteśmy jednym, wszyscy jesteśmy ludźmi, wszyscy mamy swoje dobre, wszyscy mamy swoje złe, to my tak oceniamy. W świetle Boga nie ma tego, kochani. W świetle miłości wszystko jest po prostu miłością i wszystko się w miłości rozpuszcza, ale zanim nie staniemy do tego procesu, to oczywiście oceniamy wady, oceniamy zalety, oceniamy dobre, oceniamy złe, oceniamy krytyczne i oczywiście bardzo lubimy to wszystko oceniać. A tutaj, kochani, przychodzimy po to, żeby oduczyć się oceniania, żeby stanąć w całkowitej prawdzie, żeby stanąć w całkowitej otwartości serca. Przychodzimy, otwieramy serca na mamę, na tatę, a to jest najczęściej najtrudniejsze i uczymy się, kochani, uczymy się miłości.
czym ona jest naprawdę. Uczymy się miłości do naszych dzieci, uczymy się miłości do naszych partnerów, otwieramy swoją miłość, tak naprawdę na nowo stajemy w prawdzie. Ale dopóki my będziemy wypierali naszą kochaną mamę i naszego kochanego tatę z siebie, to tak naprawdę, kochani, to jeszcze nie jesteśmy otwarci do końca. I naprawdę zapewniam Was, a już setki osób, kochani, przechodzi u mnie kurs roczny, że na koniec i tak, kochani, ukochujemy cały proces ukochania siebie. Chodzi tak naprawdę o odnalezienie w sobie mamy i taty, ukochanie wszystkich tych cząstek, przyjęcie ich i wtedy, kochani, następuje w nas błogość, odpoczynek. Możemy odpocząć, bo mamy w sobie wszystko. Mamy w sobie naprawdę pełen potencjał wszystkiego i początkiem tego. I na końcu się okazuje też końcem. Jest, kochani, energia mamy i taty, którzy nas tutaj na ziemię przynieśli, a tak naprawdę w środku i tak wszyscy jesteśmy jednym. I ja jestem tobą, ty jesteś mną, twoja mama jest tobą, ty jesteś twoją mamą, jesteś twoim tatą, jesteś twoim sąsiadem. Wiem, że to jest trudne, ale dzisiaj szczególnie, w tym dniu, w którym należy się naszym mamom hołd, oddajmy hołd naszym mamom jeszcze raz. Ja też od razu mówię o tatach, dlatego że mamom robimy święta z okazji Dnia Mamy i mamom składamy te życzenia, o ojcach zapominamy, a ojcowie przecież też mają bardzo znaczącą funkcję w naszym życiu. Więc dzisiaj oddajemy hołd mamie, oddajemy hołd tacie, wszystkim mamom, wszystkim tatom. Oddajemy hołd wszystkim mamom, które, kochani, borykają się z tym, że mają chore dzieci. Oddajemy hołd wszystkim mamom, które utraciły swoje dzieci i noszą ból utraty swojego dziecka. Oddajemy hołd wszystkim dzieciom, które utraciły swoje matki. Oddajemy hołd wszystkim dzieciom, którzy muszą dbać o swoje chore matki. Oddajemy hołd wszystkim kobietom, które nie mogą zostać matką. Kochani, oddajmy hołd wszystkim kobietom, które chciałyby być matką, a nie mogą, tym, które są matką, a nie chcą, bo my, kochani, jesteśmy naprawdę wszystkim i tak naprawdę każda nasza historia jest historią, kochani, wypisaną z życia. Jest wiele kobiet, które po prostu w pewien sposób tak w życiu czuły, tak wybrały, że dokonały aborcji. Są kobiety, które twierdzą, że aborcji nie można i będą się o to kłócić, ale my nigdy nie wiemy. My nigdy nie jesteśmy kochani w drugich butach. My nigdy nie wiemy, jaki ciężar, która kobieta nosi na sobie. My nigdy nie wiemy, która matka co w życiu przeżyła, jakie programy na sobie nosiła. Więc przychodzę naprawdę w tym dniu Wam powiedzieć, wszystkie matki świata, zjednoczmy się. Wszystkie matki świata jesteśmy piękne, wszystkie matki i wszystkie nie matki świata. Wszystkie jesteśmy właściwe, bez względu na to, czy na swoje dzieci krzyczysz, czy bez względu na to, czy jesteś bardzo delikatna, bez względu na to, w której części świata mieszkasz, bez względu na to, czy swoje dziecko opuściłaś, czy dokonałaś aborcji, jesteś właściwa. I może jeszcze tego nie rozumiesz, ale twoje zachowania i twoje pewne wzorce postępowania też wynikają z tego, w jakiej rodzinie przyszłaś na świat. Wynikają z tego, jak twój ród wcześniej postępował. I tak naprawdę my niejednokrotnie nawet nie wiemy, nie rozumiemy. Ja nie rozumiem sama, dlaczego tak jest. Ja sama nie rozumiem, dlaczego czułam taką silną potrzebę, żeby coś zrobić. I tak to, kochani, działa. I dopóki my nie staniemy do tego procesu, dopóki my siebie nie zaczniemy odkrywać, to my siebie tak naprawdę nie znamy do końca. I nie znamy do końca swojej mamy, nie znamy nawet do końca swoich dzieci, nie znamy do końca swojego partnera. I to jest to, co nas w życiu powoduje ten brak szczęścia pełnego, ponieważ chcielibyśmy w tym życiu tak naprawdę odpoczywać. Chcielibyśmy mieć tą błogość, ale cały czas czujemy takie oddzielenie. Oddzielenie od tych najbliższych, a co dopiero od obcych. Staramy się to jakoś zapełnić. Staramy się, myślimy sobie, a może to inna miłość. Może to nie ta miłość. A tak naprawdę, kochani, jest to nasze własne oddalenie od samego siebie. Dlatego, że my siebie jeszcze nie rozpoznaliśmy w sobie. Więc, kochani, aby ukochać swoją mamę, rozpoznaj siebie w sobie. Aby ukochać swoje dziecko, rozpoznaj siebie w sobie. Więc zachęcam Was wszystkich, kochani, do tego, żebyśmy wyszli już z oceny i żebyśmy potrafili uszanować siebie wszyscy. Żeby żadna matka nie porównywała innej matki. Żeby żadna kobieta nie porównywała innej kobiety i nic jej nie zazdrościła. Żeby żaden mężczyzna nie porównywał kobiet do mężczyzn, nic innym nie zazdrościł. Żebyśmy, kochani, rzeczywiście zrozumieli, że każdy z nas jest właściwy, tak jaki jest i że każdy z nas ma pewne wzorce postępowania, które w pewien sposób czynią, że my nie potrafimy inaczej. Do tego momentu, w którym dzisiaj jesteś, wszystko, co zrobiłeś, jest idealne, ponieważ nie potrafiłeś inaczej. I nie bij się z myślami, że może mogłeś coś zrobić inaczej, że może mogłaś być lepszą matką, że możesz być teraz lepszą matką. Nie mogłeś być lepszą matką do tej pory.
Jesteś taką matką, jaką do tej pory mogłaś być. Możesz stać się lepszą matką, jeżeli zaczniesz świadomą pracę nad sobą, jeżeli zaczniesz siebie tak naprawdę rozpoznawać, bo wtedy rzeczywiście, kiedy ty zaczniesz uleczać siebie, zacznie uleczać się twoje dziecko. Ja wiem, że to boli. Piszecie mi o tym, że boli, że wychowaliście swoje dzieci, a teraz jesteście zupełnie sami, bo dzieci nie mają z wami kontaktu. Wiem, że was boli, że zachorowaliście i wszyscy się od was odwrócili. Wiem, że was boli, że rodzina was oceniła, bo zostaliście sami, bez partnera, bez dzieci, a tak by wypadało. Ja to wszystko rozumiem, ale jeżeli ty zrozumiesz siebie na głębokim poziomie, że ty jesteś właściwa i że to rodzina, co rodzina mówi, nie ma większego znaczenia, bo ty w środku jesteś już wartością. Ty w środku już masz tą swoją wartość, która ciebie czyni właściwym, wystarczającym i wspaniałym człowiekiem z tym wszystkim, co zrobiłaś i z tym wszystkim, czego nie zrobiłaś. Jesteś po prostu właściwy. Jeżeli ty zaczniesz siebie dotykać, zaczniesz siebie poznawać, to przyjdzie do ciebie to głębokie zrozumienie. I do ciebie, i do twojej mamy, i do twojego taty, i do twoich dzieci, i do twojego partnera, i zaczniesz rozumieć, czym jest ta miłość. A wiesz, w czym ją zaczniesz rozumieć? Zaczniesz po prostu czuć. Zaczniesz czuć swoje życie. Wyjdziesz z przestrzeni myśli, a zaczniesz czuć. I po to tu jestem, kochani, żeby wam powiedzieć, że życie w czuciu jest znacznie przyjemniejsze. Kiedy wyjdziemy z tych myśli, z tych historii myśli, które wciągają nas w dramat, w różne historie, w różne opowieści, w różne żale, i w końcu rozgościmy się, kochani, tak naprawdę w tym czuciu, w tym odczuwaniu, to naprawdę życie bardzo się zmienia. I dziękuję wam, kochani, że wy też dzielicie się swoją historią, tym, jak wasza droga wyglądała, tym, że rzeczywiście zmieniło się w waszym życiu podejście do mam. I teraz jeszcze raz, kochani, oddajmy hołd wszystkim mamom. Oddajmy hołd wszystkim dzieciom. Wszyscy jesteśmy dziećmi. Może nie wszyscy jesteśmy matkami, wszyscy jesteśmy dziećmi. Oddajmy hołd wszystkim dzieciom, żeby każde dziecko na świecie, czyli my również i również nasze dzieci, tak naprawdę potrafiło uszanować i ukochać swoją mamę i zrozumieć dobrodziejstwo, które utrzymało. I żebyśmy potrafili nasze mamy kochać bezwarunkowo. Żebyśmy potrafili naszych rodziców kochać bezwarunkowo i wyciągnąć te lekcje, po które tutaj przyszliśmy. To życzę nam, kochani, nam wszystkim z okazji Dnia Matki i dziękuję, kochani, za waszą obecność, za to, że tu przychodzicie, za to, że wysłuchujecie, za wszystkie piękne komentarze, za waszą miłość. Dziękuję, kochani, naprawdę za wszystko i szczególnie przyszłam, żeby przemówić do tych mam, które dzisiaj są same, które gdzieś nie doczekały tych życzeń, których dziecka już nie ma na świecie i które dzisiaj bardzo w bólu to przeżywają. Szczególnie do was przychodzę, kochane, żeby wam powiedzieć, że wy sobie to i tak wybrałyście. Ja wiem, że trudno to jest dzisiaj zrozumieć, ale przychodzę, żeby ci powiedzieć, że nigdy nie jesteś sama. Zawsze jesteś przepełniona boską miłością, która do ciebie w każdej sekundzie mówi i to też spotkało cię po to, żeby cię przebudzić, żebyś zaczęła szukać głębiej w sobie, bo tu głębiej w sobie możemy uleczyć wszystko. Możemy uleczyć każdy stracony kontakt, możemy uleczyć wszystko, możemy uleczyć każdą relację, możemy uleczyć siebie i specjalnie was, kochani, szczególnie do tego namawiam, żebyśmy po prostu w takich dniach jak dzisiaj sobie uświadamiali, tak naprawdę za czym tęsknimy, czego nam brakuje, bo nam jako istotom boskim niczego w życiu, kochani, tak naprawdę na co dzień nie brakuje, kiedy wyjdziemy z myśli, bo my już dzisiaj mamy wszystko w sobie, my już dzisiaj mamy w sobie moc, my już dzisiaj mamy w sobie miłość, my już dzisiaj mamy w sobie obecność, my mamy w sobie mądrość, tylko jeżeli potrafimy, kochani, wyjść z tych swoich myśli dramatu i stanąć do siebie i stanąć do życia i zrozumieć, że życie jest darem i zrozumieć, że życie jest najpiękniejszym prezentem, jaki mogliśmy dostać, a więc jeżeli dostałem od mojej mamy i taty najpiękniejszy prezent, jakim jest życie, no to to już jest wystarczający powód, aby ich wysławiać pod niebiosa, aby ich kochać i aby im dziękować, ponieważ, kochani, to życie, nawet jak jest trudne, to jest najpiękniejszy dar, jaki masz, ponieważ możesz go doświadczyć, możesz doświadczyć swojego pięknego ciała, możesz doświadczyć przyrody, możesz doświadczyć wszystkiego. Jeżeli zaczniesz w życiu doświadczać tego prawdziwego życia, zrozumiesz, o czym mówię, kochanie, bo to nie da się tego powiedzieć do końca, co ja bym chciała wam powiedzieć. Ja próbuję to ubrać w słowa, ale uczucia nie zawsze da się przemienić w słowa. W każdym bądź razie, jak już odnajdziesz w sobie tą przestrzeń miłości, tą przestrzeń, w której ty zrozumiesz, że ty po prostu jesteś. I tak, jaki jesteś, jesteś właściwy. I kiedy zrozumiesz, że wszystko było właściwe, że wszystko jest piękne i że miłość leczy wszystko i pozwolisz się dotknąć miłości, która w tobie jest zawsze i ona czeka, żeby cię dotknąć i mówi do ciebie, aby cię dotknąć, tylko ty uciekasz sprzętnie z serca do umysłu i zamykasz się w swoich myślach, w swoim cierpieniu, w swoim bólu, w swoim świadku,
wyjdź z tego świata, pójdź do uczucia, pozwól sobie te uczucia dotknąć, pozwól sobie otworzyć się, nawet jakby miało boleć, ale zobaczysz, jaką wielką przemianę Tobie to przyniesie. Dziękuję, kochani, serdecznie za dzisiaj. Jeszcze raz, mamo, dziękuję Ci z całego serca za to, że jesteś, za to, że przyniosłaś na świat mnie i moje rodzeństwo. Nas, kochani, jest w domu 11. Także wiecie co? Nawet kiedy w życiu bywało mi ciężko, to wiecie, co sobie myślałam? A czy mama narzekała, niosąc 7., 8., 9., 10., 11. albo i 3., tak jak ja, dziecko, i mówiło, że za ciężko, że ona już nie da rady? Nie. Każdego z nas przyniosła z miłością. Każdego z nas tak naprawdę przyjęła do domu, mimo że były czasy inne, mimo że nie było jeszcze 500+, mimo że rzeczywiście było nie zawsze łatwo, tak? To jednak jesteśmy tu wszyscy i to jest naprawdę pięknym darem dla mnie, pięknym darem dla całej rodziny. Także dziękuję, kochani, dziękuję za całą moją wspaniałą rodzinę, dziękuję za Ciebie, mamo, dziękuję za Ciebie, tato, kocham Was bardzo całym sercem. I kończąc tym akcentem, kochani, zapraszam Was serdecznie tak naprawdę do naszego Ho'oponopono. I dzisiaj, kochani, spojrzymy sobie w naszym Ho'oponopono na nasze zranione wewnętrzne dziecko, które tak bardzo pragnęło miłości mamy, a nie potrafiło tej miłości znaleźć. Myślę, mamo, że tutaj wiele ludzi chce też Ci podziękować za to, że jestem. Także dziękuję, mamo, Ci również w imieniu wszystkich za to, że tak nas wychowałaś, za to, że dałaś nam tą wolność, to odczuwanie miłości. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. A teraz, kochani, weźmy głęboki wdech nosem i zaczerpnijmy powietrze tu do brzucha, tak żeby brzuch wypełnił się jak taka piłeczka. Pozwól sobie na to. Jesteś tylko Ty i Twój oddech. Teraz jesteś w całkowitej obecności Ty z Twoim oddechem. I wraz z wydechem poczuj, jak Twoje ciało relaksuje się jeszcze lepiej i jeszcze głębiej. Teraz jeszcze jeden głęboki wdech. I powiedz sobie, jestem moim oddechem. I zbadaj teraz tą myśl, czy to jest możliwe, żebyś Ty był swoim oddechem. I wraz z wydechem poczuj, jak Twoje ciało relaksuje się jeszcze lepiej i jeszcze głębiej. Więc, kochani, robimy jeszcze głęboki wdech i powiedz sobie, jestem miłością. I wraz z wydechem poczuj, jak Twoje ciało relaksuje się jeszcze lepiej, jeszcze głębiej. A teraz, kochani, powiedzmy tak, jestem moją mamą. I zobacz, co poczujesz w ciele. Część z Was poczuje pewnie to przyjemnie, część z Was poczuje jakąś niewygodę. Pozwól sobie poczuć wszystko, co przyjdzie, nie walcz z tym. Jestem moją mamą. I po prostu bądź z tym i obserwuj, co się dzieje w Twoim ciele, kiedy to mówisz. Jestem moją mamą. I wraz z wydechem poczuj, jak Twoje ciało relaksuje się jeszcze lepiej i jeszcze głębiej. Teraz, kochani, jeszcze jeden głęboki wdech i powiedz sobie, jestem moim ojcem. I zobacz, co zadzieje się w Tobie w środku, w Twoim ciele. Zobacz, jaka emocja się pojawi, popatrz, jak Twoje ciało zareaguje, czy się skurczy, czy się rozkurczy, czy będzie wygodnie, czy niewygodnie. To są tak naprawdę dla nas bardzo duże informacje, co teraz przychodzi do Ciebie. Teraz pokazują się Twoje prawdziwe emocje, teraz pokazują się Twoje blokady w ciele. I wraz z wydechem poczuj, jak Twoje ciało relaksuje się jeszcze lepiej i jeszcze głębiej. A teraz, kochani, przyjmuję miłość do mojego ciała, przyjmuję miłość do mojego umysłu i pozwalam, aby umysł odpoczął w miłości. Przyjmuję miłość do mojego ciała, przyjmuję miłość do mojego umysłu i pozwalam, aby umysł odpoczął w miłości. Przyjmuję miłość do mojego ciała, przyjmuję miłość do mojego umysłu i pozwalam, aby umysł odpoczął w miłości. Piszecie, że jest to dziwne uczucie, kiedy mówimy, że jestem moją mamą, jestem moim ojcem. To ma prawo być dziwne uczucie. Celowo, kochani, to przywołam do Was, żebyście sami rozpoznali, bo czasami mówimy, kocham moją mamę. Ale kiedy tutaj ciało Cię nie oszuka, ciało pokaże Ci wszystko, a my chcemy namierzyć wszystkie blokady, jakie macie w ciele, ja przychodzę, żeby Wam te blokady pozwolić uwolnić, te emocje pozwolić uwolnić, abyście już byli wolnymi ludźmi. Pokazała się u niektórych złość, u niektórych niewygoda, u niektórych irytacja. Dokładnie. A teraz, kochani, przywołajmy sytuację. Postawcie przed sobą swoją mamę. Bo dzisiaj porozmawiamy o mamie. Postawcie przed sobą swoją mamę.
w sytuacji, w której ty czułeś, że mama jest nie taka. Może, że jest żałosna, może, że jest niezaradna, może, że nie kocha, może, że nie czuła, może, że bałaganiarska, może, że niewłaściwa, że rozrzutna, może, że pije. Po prostu postawmy przed sobą mamę, taką mamę, której nie lubiliście, taką mamę, jaką nosicie tu w środku, zapamiętaną, mamę, która nie była waszym zdaniem do końca właściwa, tak ją oceniliście jako dziecko, jako dorosły, postawmy przed sobą teraz taką mamę. Być może niektórzy z was mają pomnik mamy, który mówi, moja mama zawsze była idealna, nieskazitelna, nigdy nic złego nie zrobiła, to teraz pozwól sobie odpuścić twój umysł i z serca przypomnij sobie sytuacje, w których no niekoniecznie coś mi się podobało i postaw swoją mamę teraz przed sobą. To jest, kochani, po to, abyś mógł leczyć te rany, które tam były. Pozwólcie sobie na to. Niech przyjdą różne sytuacje. Mama w różnych sytuacjach, w różnym wieku. Ty możesz być w różnym wieku, w różnych sytuacji z mamą doświadczać. A teraz, kochanie, wyślij tutaj ze swojej piersi złoty strumień światła. Otul wszystkie te mamy, które do ciebie przyszły, takie nieukochane, takie niekochane, takie nieidealne, tak jakie chciałbyś mieć inne. Otul je złotym światłem miłości i pozwól sobie uleczyć to w sobie. A my po prostu mówmy, patrzmy się na tę sytuację i mówmy słowa: przepraszam, wybacz mi, proszę, dziękuję, kocham cię. Przepraszam, wybacz mi, proszę, dziękuję, kocham cię. Przepraszam, wybacz mi, proszę, dziękuję, kocham cię. Przepraszam, wybacz mi, proszę. Dziękuję, kocham cię. I teraz, kochani, pomyliłam się w myśleniu. Wybieram inaczej. Wiem, że moja mama jest dobra taka, jaka jest, bo ja też jestem dobra taka, jaka jestem. Kocham cię, mamo. Wybacz mi. Wszystkie te momenty, w których źle o tobie pomyślałam, w których cię oceniłam, w których chciałam mieć inną mamę, w których myślałam o tym, że inne mamy są lepsze. Wybacz mi to. I ja też wybaczam sobie. Wybaczam ci wszystko, co względem mnie uczyniłaś. Już nie potrzebuję tego nosić. Wybacz mi, mamo. I poczuj teraz, jak mama się do ciebie uśmiecha życzliwie. Zobacz, jak na ciebie reaguje. Poczuj to teraz. I powiedz mamie, kocham cię. Kocham cię. Kocham cię. Wiem, mamo, że jesteś częścią mnie. I pozwól. Poczuj, że mama jest, że jesteś swoją mamą. Poczuj, że ona wchodzi w twoje ciało. Poczuj to. Poczuj swoją mamę w tobie. Poczuj, jak to jest, kiedy twoja mama jest w tobie obecna. Nawet jeżeli twoja mama już odeszła, kiedy już nie jest w świecie żywych, poczuj, że ona tu, w tobie, zawsze jest w tobie. Nawet jeżeli jest od ciebie daleko oddalona, albo siedzi teraz z tobą na kanapie, poczuj, że twoja mama zawsze jest tu z tobą. Możecie nie być gotowi na tą chwilę. Ale przynajmniej podejmijcie trud poczuć, jak to jest, kiedy czujecie, że mama jest obok. Możecie czuć niemiłe uczucia, ale one dla was też są informacją. Kiedy przychodzą do twojego ciała niemiłe uczucia, kiedy rozmawiam o tym, że wybacz to mamie i tak dalej, i czujesz jakieś niemiłe uczucia, to skieruj całą swoją uwagę na to, co czujesz w ciele. Jeżeli to jest złość, skieruj uwagę na tą złość. Jeżeli rzeczywiście tutaj pojawia się irytacja, skieruj uwagę na tą irytację. Poczuj to uczucie całym sobą. I zadaj sobie pytanie, kiedy poczułem się tak pierwszy raz w życiu? I pokażą ci sytuację z twojego dzieciństwa, kiedy to oddzielenie od mamy się pojawiło. I tych sytuacji może być dużo. Tak naprawdę zanim przyjmiesz mamę do siebie, zanim z mamą się pojednasz, może to być pewien proces. Może to być wiele różnych emocji najpierw do uleczenia, ale tego typu rzeczy, co my dzisiaj robimy, są dla ciebie informacją, gdzie i jak od czego zacząć. Są dla ciebie informacją w ogóle, co ja tak naprawdę czuję. Bo może myślałeś do dzisiaj, że ja mamę kocham, wszystko jest dobrze i nagle zderzyłeś się z tym, że wow, tu nie do końca tak jest łatwo. Więc tak naprawdę po to przychodzę, kochanie, aby ci to pokazać, aby ci od tego uleczyć. A teraz po prostu poczujcie, że stoicie w strumieniu światła, w strumieniu miłości. Przepraszam, wybacz mi, proszę. Dziękuję, kocham cię. 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 Teraz, kochani, możemy zrobić sobie też takie doświadczenie. Wyobraź sobie siebie, kiedy masz 2 latka, 3 latka, 4 latka. W każdym razie masz zamknięte oczy. I wyobraź sobie siebie, jest kwiecista łąka, a ty bawisz się radośnie na kwiecistej łące.
i powiedzmy, że masz 5-latek. Wyobraźmy sobie, że masz 5-latek, 2 lub 3, bez względu na to, kochani, jakie wam przyjdzie tam wewnętrzne dziecko. A teraz zauważcie, że z oddali zbliża się i idzie do was, tak, również dziecko. Idzie tam wasza mama, która ma też 5-latek lub 2 lub 3, jest w waszym wieku i przychodzi tam do was. I spójrzcie teraz, jak równy patrzy na równego. I zobaczcie, kochani, co wy byście chcieli od swojej mamy dostać. Niejednokrotnie jest to poczucie bezpieczeństwa, troska, miłość, współczucie, opieka. I spójrzcie teraz na to malutkie dziecko, które do was przyszło. I zadajcie sobie pytanie, czy wasza mama mogła wam to, kochani, dać? Czy wasza mama mogła wam to wszystko dać? Teraz, kiedy patrzycie na nią jako na malutkie dziecko, czy ona sama to, kochani, otrzymała i mogła wam to później dać w dorosłym życiu? Poczujcie to teraz swoim sercem, pobądźcie z tym. Możecie myśleć, że to tylko wyobraźnia. Część z was odbierze to bardzo mocno, bardzo wzruszająco. Pozwólcie sobie odczuć to na tyle, kochani, na ile możecie. Bo to jest informacją dla was, żebyście zrozumieli, żebyście mogli jeszcze bardziej tak naprawdę siebie w sobie ukochać, swoje mamy w sobie ukochać i w ogóle świat bardziej ukochać. Zrozumieć, że nie jest z wami nic źle, bo my sobie tak mówimy, chyba ze mną coś było nie tak, mnie się kochać nie dało. Jesteś cudem, jesteś właściwa taka, jaka jesteś i zrozumienie mamy sprawi, że zrozumiesz siebie lepiej. Naprawdę. A teraz, kochani, kierujmy uwagę znowu tylko na siebie. Złoty strumień światła, który od czubka głowy po prostu przepływa, oczyszcza wszystko w nas. Przepraszam, wybacz mi, proszę. Dziękuję, kocham cię. 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 I zrozummy, kochani, że ktoś nie otrzymał, to nie masz czego dać. Jak mamy puste ręce, to czy możemy z pustych rąk coś dać? Jeżeli nasze mamy, nasi rodzice nie otrzymali miłości, to nie wiedzieli, jak ją dać później. Czyli tak naprawdę, kochani, spójrzmy na to z miłością, na tą malutką dziewczynkę, która była tam na polanie, ukochajmy swoją mamę jeszcze bardziej, ukochajmy siebie jeszcze bardziej. I teraz, kochani, przytulcie się mocno z całej siły i powiedz sobie, kocham cię, kocham cię, kocham cię, kocham cię. Pamiętajmy, kochani, że nikt nam już nie da tej miłości, której mama nam nie dała. Nikt już nam nie da tej miłości, której nam ojciec nie dał jako dziecko. Ale my sami jesteśmy w stanie dać sobie tą miłość, całą miłość świata. I kiedy ty dasz sobie całą miłość świata sama, nagle tak naprawdę przestaniesz potrzebować tej miłości od innych i napełnisz się tą miłością po brzegi i będziesz mógł tą miłość dawać innym. Kocham cię, kocham cię, kocham cię, kocham cię, kocham cię całym sercem, kocham cię. Kocham cię, wymów swoje imię. Kocham cię, Asia, wiesz? Kocham cię, kocham cię, kocham cię, kocham cię. Jeżeli jesteś mamą, to powiedz sobie, dziękuję ci za to, że jesteś wspaniałą mamą. Dziękuję ci za to, że tak sobie dzielnie radzisz. Kocham cię, kocham cię, kocham cię, kocham cię, kocham cię. Dziękuję, kochani, za to, że przyszliście dzisiaj. Dziękuję za to, że jesteście tutaj. Dziękuję za to, że przychodzicie. Widzę też komentarze, pewnych rzeczy nie można zapomnieć. My nie uczymy się tu nic zapominać. My tu, kochani, uczymy się rozumieć i kochać. A kiedy się rozumie i kocha, to po prostu te same sytuacje zaczyna się postrzegać w zupełnie inny sposób. No właśnie, nie pasuje do żadnych struktur, bo moja mama miała szczęśliwe dzieciństwo, a mi stworzyła piekło na ziemi. Na pewno, kochanie, nie było tak do końca, jak ty myślisz. Nie mogło tak być. Ja mieliśmy, kochana mama, już, kochanie, naprawdę tysiące ludzi w tej przestrzeni i mama z jakiegoś powodu tak postępowała. Z takiego powodu, którego ty, kochanie, nie musisz znać. Ale mama na pewno miała powód, że tak robiła. Dziękuję, kochani, dziękuję, dziękuję, dziękuję za was.